na bazie informacji, które sama Rosja generuje, żeby zarządzać naszą świadomością, że Rosja słabnie, że Rosja lada momentu wojnę przegra, że Rosji zabraknie rakiet, że Putina zamordują albo umrze, że jest ciężko chory, tak, i tak dalej. To jest informacje, które sama Rosja generuje. Sama Rosja, bo tego my oczekujemy, w ten sposób zarządza naszą świadomością. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Drodzy Państwo, dziś pragniemy zaprosić na rozmowę o znaczeniu operacji informacyjno-psychologicznych w rosyjskiej tradycji, kulturze strategicznej, tradycji wojskowej. Naszym gościem już nie po raz pierwszy, ale po raz czwarty, co bardzo miłe, jest pan generał Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. W swojej bogatej drodze zawodowej między innymi były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Panie generale, witam pana niezmiernie serdecznie. Dzień dobry panom, dzień dobry panu, dzień dobry panu. Miło mi znów pana widzieć w tej przestrzeni, w bezpośrednim kontakcie. Oczywiście posługując się tym jest medium, jakim jest internet. I rozmawiać, mam nadzieję, będziemy o bardzo ważkich sprawach dotyczących tego, z czym jesteśmy świadkami i uczestnikami w przestrzeni bezpieczeństwa i obronności Rzeczpospolitej. Tak jest. Dlatego, panie generale, pozwolę sobie przejść płynnie do pierwszego pytania. Chciałbym uprzejmie poprosić pana jakby o dokonanie charakterystyki. Jakie jest miejsce tak naprawdę operacji informacyjnych i operacji psychologicznych w rosyjskiej kulturze strategicznej? No to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że w naszej przestrzeni przy ocenie wojny, toczącej się wojny w Ukrainie, którą prowadzi Rosja i Ukrainę, jak to często podkreślam, jak też to zauważyliście panowie, ten obszar jest bardzo rzadko oceniany, bardzo pomijany w mojej ocenie, a on odgrywa bardzo istotną rolę w toczącej się wojnie w Ukrainie. Bowiem w rosyjskim sztuce operacyjnej czy strategii wojennej mamy takie cztery elementy działań niematerialnych, czyli działania niematerialnego, które tworzą bardzo ważny potencjał w sile militarnej Rosji, tak? Sile militarnej, ten niematerialny. I to są cztery takie segmenty. Pierwszy segment to jest oczywiście dyplomacja i polityka. Drugim to elementem są środki prawne, które w wymiarze tym międzynarodowym, które Rosja podejmuje w różnego rodzaju organizacjach, których jest członkiem i tak dalej, które oczywiście mają na celu osłabianie swoich potencjalnych adwersarzy czy też przeciwników. I kolejnym elementem są środki gospodarcze, też tutaj uzależnianie od surowców przecież rosyjskich, których byliśmy świadkami, na ile one wpłynęły na osłabienie potencjału nie tylko gospodarczego, ale także militarnego Europy Zachodniej, jakie spustoszenie to wywołało i tak dalej. Oczywiście tam w tym pierwszym elemencie, gdzie jest polityka i dyplomacja, no to trudno tego nie zauważyć, co Rosja w tej przestrzeni geopolitycznej, tak, jakie tutaj podejmuje kroki. Między innymi chociażby fakt, że poprzez właśnie te działania zniechęciła w 2008 roku NATO do przyjęcia Ukrainy, czy kandydowania Ukrainy i Gruzji do NATO. Przecież taką decyzję podjęto w 2009 roku, zniechęcającej do tego, żeby tak właśnie, szczególnie tu Francja i Niemcy, przeciwstawili się kandydowaniu tych państw do NATO. I przykładów jest tutaj bardzo dużo. I ostatnim bardzo ważnym elementem tym materialnego, niematerialnego oddziaływania i są środki właśnie w przestrzeni informacyjnej prowadzone przez Rosję. To jest w postaci właśnie działań
o charakterze tej, która zagospodarowuje, to co jest istotne, tej przestrzeni ludzki umysł. Wpływa na jego postrzeganie otaczającej na rzeczywistości, postrzegania Rosji, zagrożeń, wprowadza w błąd i tak dalej. Tu są wiele różnego rodzaju działań, które Rosja podejmuje od dawien dawna, niezależnie od toczącej się wojny, które mają wpływ na nasze postawy. Mówię nasze, mówię o społeczeństwie polskim, ale także europejskim, w Stanach Zjednoczonych, innych krajach, tam gdzie Rosja ma swoje interesy, gdzie jest zainteresowana osłabianiem potencjału właśnie tych państw, szczególnie społeczeństw, żeby je osłabiać, dzielić, skłócać i przeciwstawiać nawet sobie w podejmowaniu takich czy innych decyzji istotnych przez rządy tych państw dla obronności, bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego, ale także dla przetrwania tych narodów i ich pokojowego rozwoju. I tak dalej, i tak dalej. Czyli to są bardzo istotne elementy i później w tej całym potencjale sił i środków, które służą, stanowią potencjał Rosji, potencjał gospodarczy i potencjał obronny tego państwa, czy militarny, stanowią siły zbrojne rosyjskie, potencjał przemysłu obronnego i potencjał naukowo-badawczy. To są właśnie te elementy, które składają się. Oczywiście tu są zasoby jeszcze, tu jest cała też gospodarka i tak dalej. To wszystko, co może być maksymalnie wykorzystywane czy wykorzystane na potrzeby wojenne, gdy taka sytuacja zaistnieje w przestrzeni i w czasie. I tu mamy taki przykład, że dzisiaj przecież gospodarka rosyjska pracuje w 100% praktycznie na rzecz przemysłu obronnego, który pracuje z kolei w trybie wojennym i zabezpiecza potrzeby, oczywiście w takim stopniu, jak jest to możliwe, ale z tego, co da się zauważyć, rosyjska armia nie cierpi na brak techniki, chociaż ona pod względem technologicznym odstępuje od techniki, które pozyskuje armia ukraińska, ale ilościowo jest ta ilość niezbędna do tego, żeby armia rosyjska mogła prowadzić działania obronne. Dzisiaj trafia do tej armii i tych czołgów dzisiaj jest więcej jak na początku wojny. W tej artylerii także jest więcej jak na początku tej wojny. Amunicji też nie brakuje, chociaż te informacje się pokazują w różnego rodzaju mediach, że tam ich gdzieś amunicji nie starcza. Według mojej ceny te informacje są zbudowane właśnie tym, co będziemy jeszcze tu mówić, na bazie informacji, które sama Rosja generuje, żeby zarządzać naszą świadomością, że Rosja słabnie, że Rosja lada momentu wojnę przegra, że Rosji zabraknie rakiet, że Putina zamordują albo umrze, że jest ciężko chory, tak i tak dalej. To jest informacje, które sama Rosja generuje. Sama Rosja, bo tego my oczekujemy, w ten sposób zarządza naszą świadomością. Bo właśnie teraz dochodzimy do tego segmentu, jakim jest właśnie te środki oddziaływania informacyjnego i psychologicznego. Tak, są tutaj metody i sposoby, a ich jest repertuar przeogromny. Oczywiście one są nie zawsze w kompilacji różnymi sposobami, metodami szyte, że na miarę potrzeb danej operacji informacyjno-psychologicznej są szyte. I te operacje właśnie w czasie teraz trwającej wojny są prowadzone. Między innymi chciałem zauważyć, że ta operacja międzytowarzyszyła, to rzadko kto zauważył, dwukrotnie operacji wojskowej, właśnie bo ta operacja informacyjno-psychologiczna jest prowadzona zawsze z udziałem czy z komponentem potencjału konwencjonalnego, czyli z wojskiem, czyli militarnym. I tak było od operacji odwrotowej spod Kijowa, tak było też
Ta operacja informacyjno-psychologiczna towarzyszyła właśnie operacji odwrotowej spod Kijowa, operacji odwrotowej zachodniego Dniepru i teraz ona towarzyszyła, właśnie była częścią właśnie tego odwrotu i wycofania Prigożyna, czy grupy Wagnera z Ukrainy. Tutaj chciałbym, pozwolę sobie wejść słowo pana generała, bo właśnie tak. O to chciałbym na porządku dopytać, bo wydaje się, że to jest ważne studium przypadku, bo ona jest jakby w świadomości osób zainteresowanych bardzo mocno się wbiło. Na porządku, pod koniec czerwca miały miejsce wydarzenia, które potocznie są teraz określane mianem buntu Prigożyna, buntu grupy Wagnera, rokoszu Prigożyna, zresztą bardzo ładnie do rokoszu, no oni to sami określali propagandowo wewnętrznie Marszem Sprawiedliwości i to działanie, no można powiedzieć, wywołało taki wielki emocjonalny wstrząs w naszej infosferze, ale nie tylko w naszej infosferze, również szerzej w innych państwach zachodnich. I pan jest komentatorem w tym kontekście, który od samego początku zachowywał daleko idącą rezerwę i sceptycyzm do tych wydarzeń. I tutaj, żeby było jasne, nie atakując nikogo, kto dał się temu tej narracji, no bo sercem również chciałem, żeby to był początek, prawda, załamania politycznego w Rosji, bo przecież wiemy, że załamanie polityczne w Rosji, no byłoby pewnie takim scenariuszem idealnym, który pozwoliłby zbudować trwałe gwarancje bezpieczeństwa. Ale nie o tym jest rozmowa. Czy zechciałby pan generał no, dla nas przeanalizować? Już minęło chyba dość czasu, że możemy o tym mówić bez większych emocji. I co się w pana ocenie stało w Rosji pod koniec czerwca? Co zrobiła grupa Prigożyna? Jakie były cele tego działania? Tak, więc właśnie. Jeżeli bacznie śledziliśmy ten całą wojnę, przebieg tej wojny w Ukrainie od początku tego roku, to dla nas, jeżeli byśmy zwracali uwagę na wszystkie komponenty właśnie toczącej się wojny, bo wojna się toczy w wszystkich przestrzeniach geograficznych, chciałem zauważyć, a więc w przestrzeni powietrznej, morskiej, toczy się na lądzie. Oczywiście główny wysiłek skupiony jest tutaj na lądzie, bo on decyduje o tym w głównej mierze, jak ta wojna przebiega, jak ta wojna się też skończy, chociaż ona nie skończy się na polu bitwy, jak wiemy, każda wojna kończyła się z zasobem negocjacyjnym. Ale ona też się toczy w tych przestrzeniach przecież, które kto określił? No myśmy to określili, ostatni szczyt NATO w 2016 roku w Warszawie, tak? Określił, że też kolejną przestrzenią wojny jest przestrzeń informacyjna i cyberprzestrzeń i kosmos. Tak, no więc dlaczego pomijamy w tej ocenie te istotne elementy niematerialne właśnie, które w rosyjskiej sztuce operacyjnej odgrywają kluczową rolę. Kluczową rolę. Bo małym kosztem, nakładem uzyskuje się potężne efekty materialne, on się przekłada na efekty materialne. Więc nie można tego pomijać. Więc jeżeli Rosja podejmowane są jakieś działania, to najpierw oceńmy to z punktu widzenia celu, jaki cel sobie tutaj te działania są podłożone. One nie są. Są tylko podporządkowane działaniom militarnym, celom politycznym. Od polityki. Zaczynamy zawsze od polityki, bo wszystko jest polityką. Wojna jest polityką, tak? Dobrze wiemy i tu nie, w tym towarzystwie, w tym gronie znakomitych pracowników naukowych Akademii Marynarki Wojennej, moi ulubione są uczelni, dlatego że ją kończyłem, tylko dlatego, że miałem głęboki szacunek do kadr, które tam edukowały w tej przestrzeni bardzo istotnej obrony Rzeczypospolitej na potrzeby właśnie obrony naszego wybrzeża czy morza i naszych interesów w tej przestrzeni, jakim jest Bałtyk. Tak, więc zaczynajmy od tego właśnie. I co, jeżeli oceniamy działania militarne, to czy jakie towarzyszą tych działania i przestrzeni informacyjnej? One są ogromne. Wystarczy otworzyć internet i te komunikatory, i tam się wylewa. I ta informacja, która podaje Rosja,
którą generuje Rosja. Ona jest tak podana, wyrwana z kontekstu, nieargumentowana, gotowiec, tak jak my to oczekujemy, jak chcemy. A czego my oczekujemy? A oczekujemy, żeby Rosja przegrała, żeby Rosja została pobita, została odepchnięta, armia rosyjska, żeby się rozpierzchła, żeby Putin umarł, żeby tam w ogóle rewolucja wybuchła. Chociaż Amerykanie się boją tego, bo no dobrze, a kto tam, co tam się stanie, jak będzie smuta. I to już jak w czasie tego właśnie, tego niby puczu, już takie się głosy zatroskania pojawiły. No nie daj Boże, że no co to się stanie, jak Prigorzyn wejdzie w posiadanie broni jądrowej. Właśnie to Rosjanie zrobili, że oni umożliwili mu, że on tam dotarł, ale on nie przejął kontroli, tylko informacja została podana. I od razu w oczach ekspertów zachodnich pojawiła się trwoga. No nie, nie, no niech lepiej ten Putin będzie, niech on nie umiera, niech ten Prigorzyn nie dokona, tak? To ja mówię to na skróty, pewnie rzeczy upraszczam to, żeby to zrozumieć. Więc nie możemy tego nie oceniać. Jeżeli teraz Prigorzyn się znalazł z tą grupą Wagnera pod Bachmutem, miał misję do wykonania, ale to też była wojna, element wojny informacyjnej też. Bo pytanie się pojawia, dlaczego tak długo tam toczono walkę? Dlaczego ukraińska armia dała się uwieść i wprowadzić do Bachmutu, toczyć walki w mieście? Przecież Rosjanie są tutaj, mówiąc kolokwialnie, mistrzami destrukcji, walkach w mieście, dlatego że dla nich nie ma żadnych sentymentów do zabytków, do infrastruktury, do mieszkańców. To wszystko podlega zniszczeniu, zrównaniu z ziemią i tak dalej. I ukraińska armia weszła do miasta, tak? I tam była wykrwawiana przez tych przestępców. Oczywiście i Rosjanie byli też wykrwawiani, ale kto właśnie? Nie żołnierze regularnej armii, dopiero później oni zamili Prigorzyna. No i wtedy się pojawiało pytanie, co z Prigorzynem dalej? Powinien się pojawić u nas, co Prigorzyn będzie dalej robił i grupa Wagnera, gdzie ona będzie zagospodarowana. No nie do obrony, bo ona nie jest przygotowana do działań obrony, popatrzmy na wyposażenie, wyszkolenie, to jest inny charakter. A więc do działań o charakterze jakim? Destrukcyjnym. W przestrzeni tej, takiej, której nie ma wojny. Tam, gdzie trzeba zdestabilizować, trzeba zakłócić, wywołać pewne działania, które będą miały charakter prowokacji, sabotażu i tak dalej, i tak dalej. Czyli wpisuje się w te wszystkie działania, które są elementem kolejnej operacji informacyjno-psychologicznej z komponentem konwencjonalnym. Panie generale, ja sobie pozwolę dopytać, proszę. Bo i teraz właśnie chcę wrócić, jak to wszystko przebiega. Już kalendarz. A propos tego, co pan powiedział, bo potem nie będzie przestrzeni, żeby wrócić. Bo powiedział pan o grupie, o tych żołnierzach Wagnera, grupie Wagnera i o tych, no, od konieczności prognozowania, co z nimi dalej. Czy mógłby pan tak pokrótce powiedzieć w pana ocenie, jakiego to jest wartość tego żołnierza? Jak my powinniśmy interpretować doświadczenia bojowe tej grupy? Bo u nas, myślę, też jest bardzo wiele takiego chaosu informacyjnego na ten temat. A potem, jakby pan zechciał wrócić do tego głównego wątku, oczywiście. Tak, no oczywiście trzon czy jądro grupy Wagnera stanowią byli oficerowie, czy żołnierze, czy funkcjonariusze, jakbyśmy to nazywali, specnazu rosyjskiego. Tak. Zaprawieni, specjalnie przygotowali jednostek specjalnych. Oni są oszczędzani przez Prigorzyna, bo główną oni odgrywają taką rolę dowódczą, sztabową i tak dalej. Są wykorzystani do bardzo takich, można powiedzieć, koronkowych, bardziej skomplikowanych operacji, gdzie jest wymagany określony poziom intelektualny i tak dalej, pewnego wyszkolenia, właśnie takich specjalsów i tak dalej. I jest grupa, ta, która jest oczywiście ludźmi bezwzględnymi, mordercami, kryminalistami, ale też i też żołnierzami, tymi, którzy służyli w rosyjskiej armii i tak dalej, mający doświadczenie w różnych konfliktach, chociażby w Syrii, czy też na Bliskim Wschodzie, tam gdzie była armia rosyjska, też są werbowani i z armii rosyjskiej są werbowani. To jest tak, można powiedzieć, druga klasa.
tej całej grupy Wagnera. I oczywiście trzeci element to już tej, której właśnie była pod Bachmutem, to byli kryminaliści. To byli ci, którzy po krótkim przeszkoleniu służyli jako mięso armatnie i dla nich uczestnictwo w tej bitwie miało posłużyć, że jeżeli by przetrwają czy przeżyją, to otrzymają wolność. I wielu z nich taką wolność otrzymało, wracając do Rosji później po wycofaniu z Ukrainy, otrzymali tą wolność. Tak, także to jest taki, tutaj jest podział i są to ludzie, są to, można powiedzieć, który kieruje co? Nie patriotyzm, nie jakieś postawy moralne. Są to bezwzględni mordercy, bandyci, bez żadnych sentymentów, bez żadnych tutaj taryf ulgowych, jakiejkolwiek empatii, które żołnierz posiada przecież. Są pewne rzeczy, które nie podejmuje żołnierz, który przestrzega prawa, który wie, że nie morduje się ludności cywilnej, nie gwałci się kobiet, nie morduje się dzieci i tak dalej. Tutaj natomiast czegoś takiego, takich zahamowań nie ma, żadnych norm moralnych nie ma. Rządzi co? Chciwość, ja to w jednym z wystąpień swoich powiedziałem, pieniądze, czyli wartości materialne typowe. Oni sporo zarabiają, jak na warunki rosyjskie, są to bardzo duże pieniądze. I sam Prigożyn należy do oligarchów rosyjskich, bo jest właścicielem nie tylko tej grupy, czy tą grupą zarządza, ale także mediów, jakie można powiedzieć, środków przekazu masowego w Rosji i wielu innymi tam aktywami. Jest jednym z najbogatszy Rosjan, tak? I tak dalej. I za tą zresztą operację otrzymał ogromne pieniądze. Także to jest tak. Tutaj nie ma żadnych sentymentów, żadnej taryfy ulgowej. Oni wyposażeni są do działań oczywiście takie, jakie się podejmują. Są tam i czołgi, ale i są transportery. To oczywiście w zależności od tego, do jakiego zadań zostają przeznaczeni. Tak było pod Bachmutem, otrzymali te czołgi, jakieś tam transportery, jakieś artylerie i tak dalej. Ale generalnie jest to, można powiedzieć, jest to piechota, jest to wojska specjalne. Poruszają się nie sprzętem, nie wykorzystują sprzętu ciężkiego, raczej wykorzystują sprzęt ciężki sił zbrojnych Rosji, która może na ich rzecz ich wykonywać jednostki armii regularnej, określone zadania w postaci porażenia ogniowego, uderzeń lotniczych. Jak widzieliśmy, w pewnym momencie pod Bachmutem nawet by na rzecz Prigożyna armia rosyjska wykonała uderzenie amunicją zapalającą. To w nocy było nawet takie obrazki, kiedy Prigożyn wykrzykiwał, że nie ma amunicji wystarczającej ilości, że nie ma wsparcia artylerii, no to za parę godzin takie uderzenie armia rosyjska wykonała. Także to jest tak można powiedzieć, pokrótce można scharakteryzować. I w związku z tym te działania, jakie były podjęte na tym kierunku Popasna Bachmut, tutaj Prigożyn działania podejmował o takim charakterze, który w głównej mierze były wykonywane przez właśnie tych kryminalistów, którzy mieli odkupić swoje winy poprzez właśnie udział w tej bezwzględnej walce, który w każdej chwili mogli ponieść śmierć, bo tam praktycznie rzecz biorąc stanowili oni w większości mięso armatnie i niewielu z nich przeżyło. No i właśnie w tych działaniach wykrwawiali armię ukraińską i dlatego też między innymi dzięki tymże walkom Bachmut został przez Prigożina i tą grupę Wagnera opanowany. Rosyjski wykonał to zadanie i był problem, co z nim dalej. Zresztą ten problem się na pewno w głowach już planistów pojawił wcześniej, bo jak wiemy w kwietniu, zanim zapadła decyzja o wycofaniu z nich spod Bachmutu i zluzowaniu tej grupy Wagnera przez jednostki powietrzno-desantowe Armii Rosyjskiej, regularne te jednostki, to już rozpoczęła się, w mojej ocenie, w granicach 10 kwietnia, ta cała operacja informacyjno-psychologiczna z komponentem konwencjonalnym, właśnie z grupą Wagnera, która miała za zadanie w pierwszej części
wprowadzić w błąd, w zasadzie dezinformacji właśnie tych wszystkich możliwych sił, środków informacyjnych, które w tej przestrzeni się pojawiały, a główną rolę odgrywał tu sam Prigorzyn, bo on właśnie wykrzykiwał przeciwko ministrowi obrony narodowej Szojgu, przeciwko Gerasimowi, szefowi sztabu generalnego armii rosyjskiej, że nie dostaje amunicji, że oni tam gdzieś siedzą w ciepłych pomieszczeniach, on tutaj walczy, on tutaj, jego żołnierze giną i tak dalej, że nawet w pewnym momencie upozorowane zostało uderzenie rakietowe na ten rejon ześrodkowania, który on później zajął po wycofaniu z walk 27 maja, praktycznie grupa ta Wagnera została wycofana, 22 została zluzowana, 27 maja wycofana z tych walk i ześrodkowała się gdzie? Na terytorium właśnie Ukrainy, w pobliżu granicy z Rosją, tutaj gdzieś na wysokości właśnie Rostowa nad Donem i dalej Woronerza. Tutaj w mojej ocenie to był rejon nie mniejszy jak gdzieś 400 km kwadratowych, czyli 20 na 20 km, gdzie tam oni praktycznie od 20, chciałbym, żeby to jasno tu wybrzmiało, od 27 maja do 22 czerwca odtwarzali swoją gotowość. Tam nawet było, w pewnym momencie się pokazały takie nagrania wywiadu z Prigorzynem, które robił jeden z dzienników tych wojskowych armii rosyjskiej, gdzie on mówił, co on tam robi, że odtwarza gotowość. Tam nawet było słychać, jak żołnierze ci jego strzelają, tak i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście był niezadowolony z tego, co jego spotkało. Właśnie tam zostało to upozorowane uderzenie, niby armia rosyjska zamierzała go tam krzywdę wyrządzić, tam powiedział, że kilka jego żołnierzy zginęło i tak dalej, ale on to sam upozorował. To było upozorowane ewidentnie, bo sam ten ślad po tym wybuchu świadczy o tym, że zostały użyte do tego, że nie żadna rakieta, że nie żadne uderzenie lotnictwa, to było w mojej ocenie ładunki wybuchowe, które posłużyły tam do wysadzenia kilku drzew, po to, żeby upozorować ten atak, żeby uwiarygodnić, że on przeciwstawia się armii rosyjskiej i takie cała czas narracja była, że wkroczy na teren Rosji i zrobi porządek, że się rozprawi z nimi wszystkimi, że uda się do Moskwy, na Kreml i tam i tak dalej, i tak dalej. I to wykrzykiwanie, jak tak prześledzimy tę całą narrację, ono miało charakter eskalujący. No ale zdrowo myślący, oceniający, czym jest grupa Wagnera, właśnie to pytanie też chciałbym odpowiedzieć na to pańskie pytanie pogłębić jeszcze jednym bardzo istotnym informacjami. Otóż grupa Wagnera jest całkowicie zdana na łaskę i niełaskę armii rosyjskiej. Zaopatrzenie w żywność, amunicję, paliwo, sprzęt. No więc stawiam pytanie, jak Prigorzyn mógł dokonać rajdu o głębokości praktycznie 800 kilometrów od granicy z Ukrainą, tak jak ją przekroczył, tak, dotrzeć do Moskwy i tam dokonać przewrotu czy puczu. To fizycznie jest niemożliwe. To jest niemożliwe, no to jest niemożliwe, bo to jest rajd praktycznie, czy marsz czterodobowy, wojskowy, cztery doby trwa z odpoczynkiem długim. Kto zna, na czym polega organizacja marszu wojskowego, to dobrze wie, że to nie jest jednodniowy czy dobowy marsz. Tak? No to on miał to wykonać w ciągu dwóch dni, taki marsz. No to jest horrendalne, no to jest niemożliwe fizycznie do wykonania. Niewykonania i tak dalej. Teraz, że opanował dowództwo południowego okręgu, to też jest iluzja, to też była dezinformacja, nic tam nie opanował. Ci generałowie, z którym rozmawiał na jakimś tam ganku, byli mocno zmęczeni, razem gdzieś tam popijali całą noc chyba z Prigorzynem i ustalali, co zrobić, żeby to bardzo było, wszystko wyglądało wiarygodnie. No i te informacje później o tym, że marsz wykonuje, że tam jakieś są dziury wykopywane na drodze, którą maszerował, to wszystko po prostu szyte było pod dezinformację, wprowadzania w błąd. Nawet jeżeli ten samolot i śmigłowiec został zestrzelony przez Prigorzynowców,
to jest też wpisane w taką właśnie operację. Operację informacyjno-psychologiczną z komponentem konwencjonalnym. Dobrze wiemy, że II wojna czeczeńska, ile służby rosyjskie wykonały zamachów na budynki mieszkalne w Moskwie po to, żeby uwiarygodnić, że to zrobili Czeczeńcy, uwiarygodnić co? Rozpoczęcia tej wojny, tak? Czy działaniem armii rosyjskiej przeciwko Czeczenii, czy też próbą wyjścia na niepodległość tego kraju i tak dalej, i tak dalej. Co się stało w Wiesłaniu? No więc tych przykładów jest sporo, więc trzeba sięgać do historii i wtedy nam się rysuje obraz prawdziwy tego, co jest tutaj szyte i w jakim celu. To, że wizerunek Putina ucierpiał, że wykazał niby jakąś słabość, to też było zaplanowane. Według mojej oceny, to też panowie dobrze wiecie, że straceniec nie ma nic do stracenia. Co Putin miał stracić? No co? W oczach rosyjskiego społeczeństwa wyszedł na swoje, wzmocnił w mojej ocenie swoją pozycję, rozprawił się przy okazji z generałem Surawkinem, jeszcze tam z jednym, tak? Podobno go z powrotem przewraca do łask. Prigożynowi krzywdy nie zrobił, wynagrodził go sowicie, tak? Bo na te pieniądze, które otrzymał, załadował na furgonetkę, a wcześniej wylądował swoim prywatnym samolotem. Krzywdy nikt mu nie zrobił. Wykonał swoje zadanie po prostu. No i co? Bezkarnie, bez strat, bo było taki cel był tej całej operacji, żeby wprowadzić kogo? No tych, którzy grupie Wagnera na terytorium Ukrainy mogli zrobić krzywdę. W mojej ocenie nigdy grupa Wagnera nie powinna opuścić Ukrainy. Ona powinna być tam praktycznie unicestwiona. Siły i środki na to były. Pytanie dlaczego? Bo ja do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego tego nie zrobiono? Przecież to nie jest igła w stogu gusiana. Przecież ten pan, z tym mówiąc kolokwialnie, z tymi swoimi bandytami, był tam miesiąc czasu i demonstrował swoją obecność. On się wcale tam nie krył. Nie zaszył się pod ziemią. Nie zaszył się gdzieś tam i nikt nie wiedział, gdzie on się znajduje. Wszyscy doskonale wiedzieli, co powinni wiedzieć, gdzie on jest i co on robi. Tak, no i wkroczył na teren Ukrainy i po kilku dniach zaczął się przydyslokowywać, oczywiście już nowymi zadaniami, po podpisaniu kontraktu. Kolejny etap do realizacji kolejnego etapu operacji informacyjno-psychologicznej z tym komponentem konwencjonalnym, ale już przeciwko Polsce i krajom nadbałtyckim, bo tam był bardzo potrzebny. Był bardzo potrzebny. Armia Białoruska, jak wiadomo, nie kwapi się do udziału w tej wojnie przeciwko Ukrainie. Tak? Jest z tym problem poważny. Mają w związku z tym do dzisiaj nijak nie udało się tę armię przekonać do tego, czy żołnierze przekonać, że podjęli ten wysiłek. W związku z tym, że w Białorusi te nastroje społeczne, które zostały zgaszone w wyniku, wiadomo, rewolucji tej może nie tylko zrywu narodowego, który był po przegranych czy sfałszowanych wyborach Łukaszenki, ta obecność tam jest bardzo pożądana. Ta obecność jest pożądana z tego też powodu, żeby umacniać tam obecność Rosji, a z drugiej strony oddziaływać na zewnątrz, na Polskę, pogłębiając, czy te potęgując tą wojnę, te działania hybrydowe różnego rodzaju przeciwko Polsce, które zostały podjęte za pomocą emigrantów, żeby eskalować, żeby wpływać na to, co w przestrzeni Rzeczpospolitej się odbywa. W wszystkich obszarach, począwszy od obszaru politycznego, poprzez obszar społeczny, skończywszy także na Wojsku Polskim, na NATO i tak dalej, na postrzeganiu także tej wojny w Ukrainie i na popieraniu tej potrzeb czy popieraniu udzielania pomocy Ukrainie, ukraińskiemu społeczeństwu i tak dalej, i tak dalej. Tym samym wpływanie na to wszystko, co się w Polsce dzieje, na wszystkie obszary, chociażby sprawę dotyczącą wyborów, które przecież w niedługim czasie w naszej przestrzeni będą miały miejsce,
bardzo istotny z punktu widzenia i politycznego, i społecznego, a także na postawę naszego społeczeństwa wobec Ukraińców, wobec toczącej się wojny w Ukrainie. Temu wszystkiemu towarzyszy w przestrzeni medialnej, trudno to nie zauważyć, dużego rodzaju informacji takich, też podawanych według mojej oceny przez rosyjską dezinformację przeciwko Ukraińcom. To się nasila, różnego rodzaju rozsiewane są plotki, dezinformacje, pomówienia i tak dalej, przeciwko Ukraińcom w Polsce. I tak podobno i wpływanie także na społeczeństwa zachodnie, na i tak dalej, i tak dalej. Także to jest wszystko, i z drugiej strony to ma służyć sprawdzaniu naszych zdolności, reagowaniu na takie sytuacje, na ile my jesteśmy do tego przygotowani, na ile jesteśmy zdolni, wprowadzaniu nas w błąd i oczekiwanie tego, czego sobie Rosja tutaj zakłada. Zakłada właśnie, żebyśmy się osłabiali tym samym, skłócali i te działania, żeby posłużyły też demaskowaniu naszych słabości. Panie generale, także jak mogę tylko wejść tutaj, bo to można powiedzieć, że przechodzimy płynnie do kolejnego wątku, nie? To znaczy po tym, znaczy po tej, no, myślę, że krytycznej, ale że słusznej ocenie przez pana generała tego, w jaki sposób też powinniśmy patrzeć na to, co dzieje się w Rosji, jak to jest interpretowane u nas. I że mimo tego, że wszyscy staramy się bardzo mocno zauważyć, że nie, że jesteśmy na to odporni, że potrafimy analizować, a mimo wszystko łapiemy się, i to muszę przyznać, ja również niejednokrotnie, nazwijmy to, zapędziłem się w tego typu analizach. Chciałem się zapytać, bo pan generał tutaj wywołał bardzo istotny temat, to znaczy, że to nie koniec, to znaczy, że to jest tak naprawdę kolejny etap i przed nami jeszcze wiele działań, i chciałem się zapytać, jak pan generał prognozuje, czego możemy się spodziewać właśnie ze strony Federacji Rosyjskiej, no, w tej bliższej, dalszej przyszłości? Przez tą bliższą oczywiście rozumiem tą, która czeka nas w tym roku, ale tą dalszą, no, chyba niestety będzie związana z dalszym trwaniem tej wojny w Ukrainie. Więc jak pan generał prognozuje, czego tutaj możemy się spodziewać? Tak, to oczywiście to jest pytanie, które każdego powinno znurtować, bo przecież Strategzy zajmują się czym? Nie zgadywaniem. To nie jest konkurs zgaduj zgadula. To jest prognozowanie i przewidywanie, które się przeprowadzi w oparciu o co? O wiedzę, o doświadczenie, o znajomość właśnie agresora, o istotę jego agresji, właśnie jakie spektrum działań on może, jakie działania może prowadzić, jakie są sposoby, metody. To są ważne, żeby to wiedzieć i co z tej strony możemy czego oczekiwać. Oczywiście to, co Polska już dzisiaj, co Rzeczpospolitą spotyka ze strony Federacji Rosyjskiej, ale także z terytorium Ukrainy, bo tak to trzeba widzieć, to terytorium Białorusi, przepraszam, to tak trzeba widzieć, jest częścią wojny w Ukrainie. I w dużej mierze zależeć będzie, co dalej, jak to się wszystko będzie przebiegać, od tego, jak się wojna potoczy w Ukrainie. Bo to jest ściśle związane. I to też mam osłabiać nasze, to co powiedziałem, tą potrzebę pomocy Ukrainie, bo kontrofensywa nie toczy się tak, jak należy, tak? Bo na dobrą sprawę to nie jest w mojej ocenie z punktu widzenia sztuki wojennej kontrofensywą. To są działania taktyczne, zresztą sami dowódcy ukraińscy mówią, że to są działania taktyczne, dzisiaj realizowane przecież bez ciężkiego sprzętu, bo ten sprzęt nie jest w stanie tam się poruszać, nie można wyzyskać jego zdolności manewrowej, jego szybkości, czołgów, transporterów, bo są miny. No więc czołg jest praktycznie bezużyteczny w tej przestrzeni. Dlatego te działania dzisiaj takie są prowadzone. A dlaczego są prowadzone? A dlatego właśnie, że daliśmy się znowu zwieść, czy też armia ukraińska zwieść do rosyjskiej dezinformacji, tak? Że Rosja jest słaba, że tam nie ma niczego, tam się nic nie jest. A Rosjanie w 8 miesięcy zbudowali cytadelę, praktycznie umocniony obszar obronny, strefę śmierci, której technika ta ofensywna jest bezużyteczna, póki się go nie rozminuje, póki go się nie wytoruje, póki się nie obezwładni te siły i środki przeciwpancerne, a tam są jeszcze rejony
głębiej przygotowane do zatopień, do niszczeń. To nie koniec. To jest i tak dalej. A z drugiej strony Ukraina nie ma tego, co jest istotne z punktu widzenia prowadzenia wojny, z punktu widzenia strategicznego, operacyjnego, czyli rażenia głębiej, dalej, żeby odcinać odwody i drugie rzuty, zasoby. Nie tu niszczyć, te składy, że się, to jest bardzo dobrze, to jest wszystko okej. Okay. Ale tamtą z terytorium Rosji to wszystko dalej bezkarnie napływa. Nie ma systemu, które by stworzyły taką barierę antydostępową, nawet na samej granicy z Rosją, odcinający dopływ. To jest kluczowa sprawa. I wtedy można już dalej prowadzić te działania rozcinające, bo te działania nawet taktyczne, to jeszcze jedno zdanie, bo już przejdę do tego pytania, które pan, żeby to wyjaśnić, że te rozcinające działania, one stwarzają pewne zagrożenia. Po pierwsze, one nie prowadzą do okrążenia, tylko rozcięcia tego ugrupowania, oczywiście ważne, ale z drugiej strony rosyjskie armie stwarzają możliwość okrążenia w wypadku takiego głębokiego włamania na określonych kierunkach, że oni ze skrzydeł mogą wtedy zamknąć tą przestrzeń włamania, bo dzisiaj już te walki toczą się blisko przy tej głównej rubieży, tak, rubieży obrony. Jeszcze póki co pokonany został na niektórych kierunkach, niepokonany, bo jeszcze nie do końca to się wszystko stało, pas przesłaniania, tak, przed tą pierwszą główną rubieżą obrony. Skomplikowane rzeczy. Tutaj można by wiele na ten temat pisać. Właśnie. I teraz, skoro tak, dzisiaj na Zachodzie się pojawiają takie informacje, że podejmuje się wysiłki dyplomatyczne o tym, żeby ten konflikt zakończyć. Tak? Trwają się tam rozmowy zakulisowe i Stany Zjednoczone z Rosją i Chińczycy się już tam podłączają i tak dalej. Więc wiele tutaj takich symptomów się pojawia, czyli następuje zmęczenie, zniechęcenie i Rosja gra do tego, bo i Rosji zależy właśnie, żeby zamrozić ten konflikt na tej zajmowanej rubieży, która Rosja uznała za integralną, te terytoria okupowane za integralną część Rosji w ubiegłym roku w grudniu. Bardzo im zależy i taki jest cel Rosji, żeby załamać tym samym nie już działania ofensywne czy armii ukraińskiej czy zaczepne, ale Zachód, odeprzeć agresję Zachodu według narracji rosyjskiej. Właśnie, to jest cel Rosji i przy stole negocjacyjnym uzyskać dla siebie jak najwięcej kosztem właśnie Ukrainy, kosztem także naszego bezpieczeństwa, kosztem naszego bezpieczeństwa. Jeżeli jako my ten główny wysiłek tu dźwigamy w tej przestrzeni, społeczeństwo nasze i gospodarka, ale także adekwatnie do naszych możliwości budżetowych czy PKB, duży wysiłek także w postaci tej pomocy, jeżeli chodzi o sprzęt, uzbrojenie. Relatywnie nasza pomoc jest największa, nawet jak Stanów Zjednoczonych, tak? Relatywnie. To trzeba wiedzieć, a już nie mówiąc o, chodzi o pomocy niemieckiej czy francuskiej i tak dalej, która, jak widzimy, słabnie, bo Niemcy już też widzą, że to nie takie proste wszystko się stać. I właśnie generowanie tej informacji takie, że Rosja jest słaba, że nie da rady, że to wszystko już tylko moment i zostanie rozbita rosyjska armia i szybko zostanie wyzwolony Krym, że to nastąpi przecięcie, spowodowało, że armia ukraińska została zaskoczona według mojej oceny, bo nie dojrzały warunki do tego, żeby do tej kontrofensywy przystąpić na dobrą sprawę. Nie dojrzały. A wszyscy to oczekiwali. To parcie było tak duże w wyniku tej właśnie działań informacyjno-psychologicznych, którym zarządzała Rosja tą naszą refleksją, że ruszyło to wszystko. Według mojej oceny przeciwstawiał się tą mogę. To jest mój domysł, to jest moja osobista ocena. Załużny. W pewnym momencie Załużny zniknął. Jakiś był taki okres, tam podejrzewano, że oczy, czy zginął, czy choruje i tak dalej. W jednym oceny on był tutaj nieprzychylny tej próbie podjęcia tych działań. A czas pracuje cały na rzecz Rosji. Im dłużej ta obrona by trwała i im Rosja miała możliwość umacniania tej obrony, zorganizowania systemu i tak dalej, tym byłoby gorzej. Tym bardziej, że ta wojna się toczy w przestrzeni powietrznej, gdzie Rosja ma przewagę zdecydowaną. W przestrzeni morskiej ma przewagę, a więc w przestrzeni informacyjnej to też różnie wygląda.
operacje się te informacyjne połączone z komponentem wojskowym odwrotowe powiodły bez większych strat, bo spod Kijowa wycofano bez większych strat, z zachodniego brzegu Dniepru bez żadnych strat, a tam 27 tysięcy rosyjskich można było tych, przepraszam, Rosjan obezwładnić. I teraz grupę Prigożyna wycofano. Odwrót na bardzo dużą głębokość, bo z terytorium Ukrainy na terytorium, przez Rosję na terytorium Białorusi. Tak to trzeba mieć. To są operacje odwrotowe o charakterze informacyjno-psychologicznym, tak? Poprzedzone taką batalią całą. I teraz u nas. Tak, więc jeżeli ta wojna będzie trwała, to oczywiście ta eskalacja będzie następowała po to, żeby zastraszać nasze społeczeństwo, bo to trzeba widzieć, nie że my specjaliści wojskowi, my wiemy jak to wygląda i tak dalej i wiemy jak reagować, chociaż szanowni panowie, no jeżeli były minister obrony narodowej wykrzykuje, że trzeba zestrzelić te śmigłowce, no to jest to, czego Rosja oczekuje. Naprawdę, to byłoby wielkim darzem. Ta operacja już by osiągnęła swój cel. Te śmigłowce, które leciały, osiągnęłyby ten cel, bo to był zamiar, to był celowy zamiar. I to, że zginęliby tam piloci, to na drugi dzień by wznaczono ich ordery, by byli bohaterami, największymi bohaterami w zderzeniu z NATO, tak? No przecież nie można się tak wywieźć, dać sprowokować właśnie, bo te całe operacje będą miały na celu prowokowanie do użycia broni. Do użycia broni. Oczywiście mamy być gotowi, ale to wszystko wymaga rozwagi, powagi i tak dalej, wiedząc co dalej, bo pytanie co dalej, tak? Czy mamy, jesteśmy przygotowani, mamy cały scenariusz działań, które podejmie Rosja czy Białoruś i NATO. Bo my jesteśmy członkiem NATO i to jest też obrona granicy nie tylko Rzeczpospolitej NATO. Trzeba podnosić potencjał, trzeba wszystkie możliwe scenariusze, metody, formy działania rosyjskiej operacji informacyjno-psychologicznej z komponentem wojskowym być przygotowane. Przygotowane i obieg informacji. Na Boga apeluję. No nie może być tak, że jeden dowódca operacyjny mówi jedno, a później minister obrony narodowej musi poprawiać. No nie może być. To jest też woda na młyn dla rosyjskiej dezinformacji. Dla rosyjskiej tamtych tych działań, które przeciwko Polsce są podejmowane. Tak. W związku z tym musimy działać stanowczo, demonstrować swoje zdolności, nie dać się sprowokować, oczywiście zabezpieczyć szczelność naszych granic, bo te działania będą się nasilać. I w każdej przestrzeni, tak powiedziałem, wojna się toczy i w przestrzeni powietrznej trudno, żeby Białoruś w przestrzeni morskiej prowadziła działania, bo nie ma dostępu. Ale można się spodziewać tych działań także właśnie tutaj od wodu królewieckiego. Nie zapominajmy. Te działania mogą być dwustronne. Na przykład pokazujące to, czego boimy bardzo, żeby to wywoływać, to jest słynny przesmyk, a według to jest brama Podlaska, że tam działania jakieś zostaną podjęte, bo przecież ta narracja i obawy o zamknięcie tego właśnie tej przestrzeni 70 kilometrów są od dawien dawna. Czy Rosja wychodzi na nas rzecz nasze zapotrzebowanie? Więc to, czego się obawiamy, Rosja będzie podejmować, żeby generować ten strach i obawy, a szczególnie wśród mieszkańców Podlasia, tutaj, rejonów przygranicznych i tak dalej, które będzie promieniować na postawy całego społeczeństwa. Bo tam to będzie czynione. I te śmigłowce, proszę bardzo, w pierwszej kolejności kto zauważył? No mieszkańcy tej ziemi, tak? I tak dalej. I wojsko tam powinno być. Oczywiście to wszystko powinno być uzgodnione z NATO. Z NATO w sensie jakim? Że te scenariusze i działań powinny być uzgodnione z NATO, a z drugiej strony uzupełniane nasze braki w zdolnościach, których nie mamy zrozumiałych względów, bo jesteśmy w trakcie budowania chociażby obrony powietrznej, tak, średniego zasięgu i tak dalej. To trzeba też, żeby tutaj określony potencjał ulegał
wzmocnieniu adekwatnie do tych zagrożeń, które się mogą pojawić, wyprzedzająco, żebyśmy nie dali się zaskakiwać, żeby to odstraszało, że wiedzieli Rosjanie czy Białorusini, że my to już jesteśmy na to przygotowani. A jak nie jesteśmy przygotowani, to będą podejmowały się takie próby obnażające nasze słabości. I między innymi te śmigłowce temu służyły. One się pojawiły na bardzo małych wysokościach, poniżej właśnie zasięgu radarów, po to, żeby te radary nie widziały, ale posterunki obserwacyjne Straży Granicznej powinny je zauważyć, tak, i tak dalej, i tak dalej. System wszechstronnego ostrzegania, to wszystko powinno zadziałać. System antykryzysowy, jest obrona cywilna kraju, no więc te wszystkie komponenty pozamilitarne i militarne muszą być zgrane, stworzyć jednolity system i natychmiast reakcja musi być. Reakcja i obieg informacji, czyli informacja musi się ukazać w przestrzeni publicznej natychmiast o takim fakcie i żeby nie dać pozwolić zagospodarować tej przestrzeni całej przez rosyjską dezinformację, bo jak tej informacji nie ma lub one są rozbieżne, to wchodzi rosyjska dezinformacja. I co? I konfabulacja. A niestety, moi koledzy wojskowi w tym zakresie przodują. No niestety, przykro mi to powiedzieć, bo jednego dnia mówią coś innego, że tu nie ma powodów, że to lot był rutynowy, że to lot był... Ale jak się dowiedzieli, że jednak wieczorem minister obrony mówił, że jednak naruszona została przestrzeń powietrzna, no to się rozpoczęła jazda. Tak, już od razu wszyscy byli w tym momencie zarządzani rosyjską, ta refleksja rosyjską dezinformacją, tym działaniem informacyjno-psychologicznym natychmiast. No nie można tak robić. Więcej odpowiedzialności. Politycy też, mimo że są wybory, nie mogą brać tych zdarzeń na warsztat, bo to, co chcą, w ten sposób, jak jest to oceniane? Że Polska jest skuszona, że Polska jest słaba, że nie wie, co ma robić i tak dalej, że no to odpowiedzialność za obronę państwa, no to czy panowie to widzicie, do czego tu dochodzi? Do jakich rzeczy wyjątkowo nieodpowiedzialnych? To wszystko powinno być realizowane w zaciszu gabinetu. To wszystko politycy powinni się powściągać w swoich wypowiedziach, właśnie bardziej dyplomatycznie się wypowiadać, a nie mówić o tym, że trzeba zestrzelić, o natychmiast zestrzelić śmigłowiec czy ze śmigłowce. No to są rzeczy wyjątkowo nieodpowiedzialne. To wymaga właśnie im więcej tego typu, więcej odpowiedzialności, więcej refleksji, więcej zastanowienia i więcej sugestii niż krytyki, niż podważania naszych zdolności i możliwości, bo za to, że wiele rzeczy nie mamy jeszcze, to jest prawda, to nie jest wina ostatnich 8 lat czy 10, to są zaniedbania, sami panowie wiecie, bardzo jeszcze sięgające ubiegłego wieku, tak, czy pod koniec ubiegłego i całe te 23 lata praktycznie myśmy tak jak na Zachodzie, zamiast wzmacniać swoją obronność, osłabiali, rozbrajaliśmy się, nie mówiąc o tym, co wasza ukochana marynarka wojenna jak cierpi. Tak, taka jest prawda. W związku z tym więcej refleksji, więcej uderzenia się w własne piersi, więcej zatroskania. Minister Obrony Narodowej, szef Sztabu Generalnego i dowódcy nasi nie mogą powiedzieć, że my jesteśmy gotowi, że jesteśmy słabi, a więc nie wypowiadajmy się za nich. Niech oni się więcej wypowiadają, niech oni tylko to wszystko uzgodnią wcześniej, żeby nie było rozbieżności, bo to jest niedobrze. To jest niedobre zjawisko. To jest niedobre zjawisko. Także trzeba się spodziewać, natomiast nie grozi nam na pewno napaść zbrojna. I tu chciałem uspokoić, bo to tak już wygląda, jakby Polska nagle została zaatakowana, bo już takie głosy słyszę. Wczoraj chyba jeden z panów wojskowych mówił, to jest to samo, co by batalion czołgów kroczył na Podlasie. To jest ten sam wymiar. No to trochę ważmy te słowa. No ważmy te słowa. Ważmy te słowa. W przestrzeni powietrznej nasze samoloty nie zabłąkały się na Białoruś,
Panowie, nie znacie tych przykładów? Ja pamiętam, nie tak dawno nasze samoloty, śmigłowce też się zapuszczały. No bywały, są pogoda czasem, różne rzeczy. No nawet jeżeli taka sprawa, zamierzone to jest działanie. Oczywiście tak, to było zamierzone, ale nie mówmy o tym, że tego. No, nie wiem, też był taki incydent, że jakiś żołnierze ćwiczyli, przekroczyli granicę, nieświadomi, że są po tamtej stronie. No, no to co, do nich trzeba też strzelać natychmiast, od razu ich zabijać? No, nie twórzmy w tej przestrzeni takiej narracji skrajnej, która później nie ma możliwości manewru. No nie, jak z tego teraz wyjść? No, no teraz no co, będziemy strzelać, tak? Już teraz nie będziemy strzelać, to znowu jest bardzo źle. Więc no, no nie można tak, nie można. No, jeszcze raz, nie grozi nam tu żadne działanie o charakterze zbrojnym, napaści zbrojnej w postaci wysłania w przestrzeni lądowej powietrznej jakichś zgrupowań, które zaatakują Warszawę, czy Białystok, czy też Włodawę, czy tam gdzieś inne miejscowości przygraniczne. Tego nie będzie. Będzie natomiast właśnie to, co ma wywoływać emocje, co ma wywołać tą refleksję, którą Rosja będzie zarządzać, żeby stawiać pod wątpliwość naszego bezpieczeństwa, naszej obronności, naszych zakupów, naszych zdolności i wpływać na wybory i wpływać na sojusz, na naszą wiarygodność wobec sojuszu, bo przecież jesteśmy państwem, które najbardziej odpowiedzialne ma miejsce w tej przestrzeni, jeżeli chodzi o obronę NATO, to jest wschodnia flanka. Więcej powagi, więcej zatroskania i zostawić tą przestrzeń, pozostawić i nie toczyć, nie, żeby ta przestrzeń była polem bitwy. To jest niedopuszczalne. Hasanie tej przestrzeni jeszcze teraz w kontekście zbliżających się wyborów, bo się wszyscy prześcigają w swojej narracji szczególnego, w cudzysłowie oczywiście, zatroskania, mówiąc często językiem rosyjskiej operacji informacyjno-psychologicznej. I to, panie generale, chyba no, smutna konstatacja, ale prawdziwa, ale nie jesteśmy po to, żeby było wesoło. No panowie, no... Ale... Proszę, panie generale. Tak, no ja, tak, ja rozumiem, rozumiem, że tego nawet możemy już dalej nie nagrywać, ale tak już... Nie, możemy nagrywać, tylko tak, mówię, że chodzi o czas, nie wiem jak tam z czasem. Tak, proszę powiedzieć. Oczywiście, oczywiście, że tak. To jest sprawa taka, że jesteśmy państwem przyfrontowym. Jest tutaj, nie można uczynić, nie jesteśmy gdzieś tam na Madagaskarze, uczynić z tego obszaru bitwy politycznej. Ale, nie możemy. Ale ja tu w ramach nie możemy. W związku z tym wojskowi muszą się też powściągać, eksperci się powściągać, nie mówić coś. No słyszałem tu takie głosy, że nawet Rosję mieli się zaatakować, że Rosja miała zniknąć w ciągu parę tygodni. No, słyszałem takie wypowiedzi, no panowie też na pewno słyszeliście te wypowiedzi, one są powszechne. No to jest woda na młyn rosyjskiej dezinformacji, czy tej operacji informacji. To jest woda na młyn. To takie rzeczy, to każde tego typu wypowiedzi to są nieodpowiedzialne. Trzeba ją pokazywać, swoją siłę też intelektualną. A intelektualną siłę się pokazuje wtedy, kiedy się obnaża Rosję. Te jej kłamstwo, manipulacje. I mówi, nie, to nie jest żaden pucz. To jest wyreżyserowane. To jest, nas tu chcecie oszukać. Nie, nie damy się zwieść. My jesteśmy na to przygotowani. I nie ma. I to są rzeczy, my mamy demaskować, demonstrować też intelektualną siłę, przewagę nad nimi, a nie dać się manipulować, wodzić za nos, być prowadzani tak, jak oni chcą. A to się tak dzieje. Tak się dzieje. Szanowni panowie, to jest tak widoczne wszystko, że to jest... Nie trudno to nawet nazywać, bo nazwałbym najchętniej językiem wojskowym, ale nie wypada tutaj w obecności panów i szanownych państwa posłużyć się tym językiem. Chociaż ja w swoich postawach jestem jednoznaczny. Mnie ktoś tutaj nawołuje, żebym był bardziej dyplomatyczny, żebym bardziej... Przepraszam bardzo, wielki marszałek Józef Piłsudski jest dla mnie przykładem niedoścignionym. Ja daleko, daleko jestem od tego, jakiego języka używał.
chcąc wyrazić tą myśl, żeby ona dotarła do każdego w sposób przekonujący, a nie jakim się bawiąc tutaj w okrągłe słówka, wyrażać swoje niezadowolenie. Tak, oczywiście ja piszę wiersze i fraszki, mogę to też ubrać piękne słowa i to potrafię, ale tam, gdzie jest bezpieczeństwo i obronność, bez żadnych sentymentów, bez żadnych ogródek, trzeba przeciwstawiać się złu, które sami generujemy. Sami generujemy, będąc pożytecznymi często wariatami na usługach rosyjskiej operacji informacyjno-psychologicznej. Tu stawiamy kropkę na ti, bo lepiej sobie podsumowania chyba wyobrazić nie można. Panie generale, drodzy państwo, rozmawialiśmy o operacjach psychologiczno-informacyjnych w rosyjskiej kulturze strategicznej. Zapraszam do komentowania tego materiału, bo jest tutaj wiele wartości, podawania go dalej, przesyłania, dyskutowania, dzielenia się własnymi opiniami. Naszym gościem po raz kolejny i jak zawsze mówię, mam nadzieję nie po raz ostatni, był pan generał Leon Komornicki. Panie generale, jeszcze raz panu dziękuję za pana czas i tą wspaniałą rozmowę. Dziękuję bardzo panowie, ja też dziękuję i przepraszam, że jesteście naprawdę bardzo wobec mnie korektni, można powiedzieć, chociaż ja lubię i nawet tak jest, taką też stanowczość i to wcale mi to nie przeszkadza i tak dalej, ale skoro przyjęliśmy taką konwencję, to znaczy, że moje myśli, które tutaj zostały wypowiedziane, są na tyle przekonujące i ważne, że pozwoliliśmy, żeście panowie, żebym ja dokończył ten swój wywód w sposób taki, żeby wybrzmiało to, co istotne i czego oczekiwaliście ode mnie. Tak jest. Dziękujemy. To jest cecha, którą zawsze staramy się wobec naszych gości stosować. Dziękujemy. Tak, serdecznie panów pozdrawiam i oczywiście przesyłam wiatr na morze z Mazur. O, oczekuję tego wiatru od morza. To też życzymy. Także dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Róbcie swoją dobrą robotę. Robicie. Chociaż nieraz tam mogę coś skubnąć, ale to w dobrej wierze. Proszę zawsze. Proszę się nie krępować, bo to też jest potrzebne. Spór jest. Tak jest, tak też, jest. Też w pewnych ramach. Dziękujemy jeszcze raz. Tym bardziej, że mówimy przez tak wirtualnie, to się nie możemy skubnąć fizycznie. Tak? Skupimy się nieraz słowem czy tam jakimś zdaniem. No dobrze, ale to w dobrej wierze. Pozdrawiam serdecznie.